Za nami kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu kulinarnego Esprit Chef Junior. Do finału zakwalifikowało się 5 uczestników. Ich zadaniem było przygotowanie dania włoskiego. Po ocenie jurorów do ścisłego finału dostało się tylko 3 zawodników. Na tym etapie obowiązywała już całkowita dowolność w kwestii wyboru dania popisowego. Uczestnicy mieli godzinę, by przygotować danie główne i deser. Porównuję z tamtym rokiem, że poziom jest wyższy i mam nadzieję, że to z roku na rok będzie ten poziom jeszcze się podnosił. Uczestników konkursu wspierali znajomi i rodzina. Przez cały czas obserwowali ich również jurorzy, wśród których nie zabrakło m.in. kierowcy rajdowego Kajetana Kajetanowicza. Fajnie gotują. Niektóre rzeczy takie wartościowe, które by mi się przydały nawet podczas dnia rajdowego. Bogate węglowodany, ale takie zdrowe węglowodany. Takie, które się uwalniają długo. Teraz mamy danie dowolne i 2 z nich wybrała bataty. A bataty, taki zamiennik ziemniaka, zdrowszy zamiennik. Myślę, że bardzo ciekawie i fajna wizja tego już młodego pokolenia, czyli odżywianie się w stronę takich witamin, warzyw. Jak się okazuje, odpowiednio zbilansowana dieta jest bardzo ważna dla kierowców rajdowych. Podczas rajdu moje zużycie kalorii to od 4,5 tysiąca do 6 tysięcy kalorii dziennie. Także to jest, no tak jakbym przebiegł maraton, to tętno jest bardzo wysokie i ja potrzebuję przede wszystkim węglowodanów, ale też z kolei dużo witamin, a zwłaszcza wcześniej i składników tych takich zdrowych, odżywczych, składników mineralnych, także muszę zwracać uwagę na to. Takie są czasy, że nawet kierowcy rajdowi, teoretycznie tacy, którzy sobie niby jeżdżą, a tak naprawdę poziom jest tak wysoki, że dieta jest jedną z głównych rzeczy, na którą zwracamy uwagę, oprócz treningu właśnie psychomotorycznego, koncentracji itd. Mateusz Czekierda, kucharz, uczestnik wielu konkursów kulinarnych, w Ustroniu wystąpił w roli jurora, na co szczególnie zwracał uwagę, oceniając młodych kucharzy. Ja zwracam uwagę bardziej techniczną, czyli na wykorzystanie produktu, na odpowiednie wykonanie techniki, której stosują, na czystość na stanowisku, przepisy BHP, no i oczywiście to, co jest najważniejsze, to smak. Uczestników wspierała także Emilia Pilch, zwyciężczyni 1 edycji konkursu. Szłam na casting z takim nastawieniem, będzie co będzie, to jest tylko zabawa. Jak myślisz, co tak najbardziej zasmakowało jurorom, że to właśnie ty zwyciężyłaś? Czym ich przekonałaś? Deser i ryba. Zawodnicy bardzo dobrze radzili sobie ze stresem, a doping publiczności był dla nich niezwykle motywujący. Mamy teraz modę na gotowanie i wszyscy chcą spróbować gotować, a ta młodzież, która startuje tutaj, uważam, że to są przyszli kucharze. Oni bardzo się angażują. Emilia, która w zeszłym roku wygrała konkurs, bo mam przyjemność być już 2 rok z rzędu, ona się niesamowicie rozwinęła przez ten rok. My spotkaliśmy się dzisiaj, ona mówi, ja byłam na tym castingu, na tym szkoleniu, zrobiłam szkolenie z sushi, szkolenie z tego. Więc jakby widać to, że Polacy się edukują, chcą dobrze jeść, a przede wszystkim wspierają lokalny polski produkt. Potrawy oceniał także Krzysztof Gawlik, kucharz, ekspert kulinarny. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bo przygotowane dania i desery były na bardzo wysokim poziomie. Decyzję trzeba było jednak podjąć. Po długiej naradzie jurorzy ogłosili wyniki. Zwyciężyła Amelia Koło. Duże zaskoczenie, co? Bardzo. Nie spodziewałaś się? Nie. Jakimi potrawami podbiłaś dzisiaj kubki smakowe jurorów? Na danie główne przygotowałam polędwiczkę wieprzową pieczoną z tymiankiem, do tego pire z batatów i taką sałatkę wiosenną. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.